Do miski wybijamy jajka, dolewamy mleko, wodę gazowaną, sól, olej. Dorzucamy partiami mąkę i za pomocą miksera wyrabiamy ciasto. Ciasto nabrało już nam konsystencji gęstej śmietany. Odstajemy je, aby odpoczęło na jakieś pół godzinki. Patelnię dobieramy rozmiarem do tortownicy. Następnie nanosimy niewielką ilość oleju. Wylewamy ciasto. I mozolnie smażymy około 50 sztuk naleśników. I odkładamy na odwrócony talerz. Jak już naleśniki upieczemy, układamy je w tortownicy. Posypujemy łyżką cukru. Ewentualnie otartą skórką z cytryny. Przekładamy następnym naleśnikiem i powtarzamy czynność, czyli cukier, ewentualnie skórka i znowu naleśnik. Ostatnią warstwę także posypujemy cukrem i całość wstawiamy do rozgrzanego na 180 stopni piekarnika na pół godziny. Jak widzimy, na wierzchu tort już nam się karmelizuje. Wyjmujemy z pieca. Studzimy. I gotowe. Smacznego.